Czerwone to jest południe. Czerwona strzałka. Słucham. Ja muszę iść tak mniej więcej w tą mańkę. Jeszcze sobie zobaczę. Dokładnie. A to jest dziura, którą muszę obejść. Może z lewicy. O, tam są... zombiaki. No dobrze. To z prawicy. Jak nie z lewicy. Znajdź schronienie. I nie pokazuje mi tam. Kurde, gdzie on mi pokazał? Emisja, znajdź schronienie. W stacji? Bym musiała zabić te dziki. W stacji albo mi pokazuje, kurde, on mi pokazuje chyba wnętrze, w ogóle góry. Dobrze, lecę w ogóle. Raz kozie śmierć. Oh fuck. Ja tam kiedyś byłam w środku. Jezus. Jeden, dwa. Chyba jacyś ludzie weszli do środka. Albo zombiaki. Nie, przechodzą na górze. Albo weszli, tylko zostali zjedzeni. Przez snorki. Dobra, cichaczu. Nic nie widzę. I nie zobaczę. Odwal się. Gdzie? Gdzie? Kurczę. Nie. No przestaje to być, kurde. Umarłeś? Nie. Kurde. No, w dupę dostał. I teraz nie wiem, gdzie szłam, tędy chyba. Fajnie, że tam nie ma tych zombiaczków. Zrobię F5 i zrobię eksperyment. Oczywiście zły eksperyment. Skąd ja wyszłam? Co jest w ogóle? Ojej. Ojej. Ja w ogóle krwawię. Okej. F5.
co? Brawo! To do przodu. Idę szukać precyzyjnych narzędzi dla speca od broni. Magazyn pod... Czy to nie jest to miejsce, w którym do mnie strzelano ostatnio? Najemnik? Magazyny pod stacji. Ale jazda będzie strzelanina. Będzie strzelanina. Na, 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 na. Dobra, jest jeden. Kurde, sukinkot. Ho, chyba rzucił... To było ciekawe. O, to było nieciekawe. Panie. Okej, okay, to było lepsze. Tylko to chyba nikomu nic nie zrobiło. Chyba trzech tylko zostało. Dobra. Dostał dwóch.
Czekaj, leży. Już nie leży. Jeden pan. Jeszcze. Uff. Nie wiem, jak zrobić, żeby on nie brał broni za każdym razem. No dobra. Czyli pozbyłam się wszystkich panów. Którzy tutaj stawali okoniem. Na myśl o tym, że miałabym wejść i szukać jakichś narzędzi, ale udało się. Co to? Nic. 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 Dziura. Okna zabite dechami. Tam nic nie ma. Magazyny. Dobrze, spróbuję tutaj. Nie ma. I jeszcze bardziej nie ma. O, stoi na parapecie teraz. Ale wydawało mi się, że coś widzę. A moment. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Pusto, 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 wszędzie pusto. Aleluja. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Załatwię sprawę z narzędziami i przejdę się jeszcze. Przejdę się tutaj. Tutaj znajduje się stateczek. Jak ktoś grał, ten wie, że to jest po prostu jakieś chore. Chodziłam wokół niego dwa razy. I dwa razy przypłaciłam to życiem. I nie mogę znaleźć tego, co mam tam znaleźć. Kurde, przecież ja mogę... F2. O. No, trzeba trochę poczekać. Ile to trwa, to działanie? Czas trwania 300 sekund. No. Mam do ciebie, człowieku. Do pracy precyzyjnej. Otrzymałam 1200 zł. Teraz chcę narzędzia do kalibracji. Mniejszy odwrót. Znowu mniejszy odwrót. Tak, tak. I znowu mniejszy odwrót. Płaskość toru pocisku. Jest już zmodyfikowana. Ciekawe. Odporność. O! Ekwipunek zwiększa. Dobra, i się spukałam. Ale ja tak nie chcę. Nie chcę bajery i rowery. Kup coś jeszcze ode mnie. Tam leży coś martwego. I to jest to miejsce właśnie. Nieszczęsne.
Dobrze, F5 i do przodu. Tak, F5. Najpierw to. To jest le problem. Kurde, jak tam wejść? Jak tam wejść? Coś mówiła? Nie wiem, co się w ogóle. Nie skończę w ogóle. To jest zamknięte. Mogę zestrzyją butelkę. Wiesz, co takiego? Rzeczy muszę wejść. A gdzie tak wyjście stąd, wyjście. No nie opcji. Nie mam sobie żadnego w nogach. Nie skończę tak wysoko. Nie mogę wyjść, jakby szlak wejdzie sobie, nie. Jakby na samej górze. Wiesz, czy ci uda? Mogę wam tutaj pracować. O, dobra, no, dobra. Mam się stanę, tak długo. Nie. Aha, tu jest drobina, dobra. F1. Przycisnęłam. Dobra. Niedobra, dobra. Tu jest wejście jedyne wejście, więc wchodzę. I tu będę miała wyjście. Jak myślałam. Dobra. Podnieś przedmiot. Zjawisko znalazłam. Dziwne. Zanieś artefakt. A to artefakt jest. Promieniowanie plus 6. To taki głupi artefakt. No dobra. To schodzę na dół. I te drzwi chyba się otworzą. Albo to nie to piętro chyba. Te się nie otworzą. Dobra, spadam. Aż za... Bracie, posłuchaj. Jest taki artefakt, który ma uzdrawiającą moc. Bardzo go potrzebuję. Jeden mój kumpel zachorował na coś dziwnego. Niedługo się przekręci, nasze lekarstwa nie pomagają. Próbowałam zdobyć go. Masz. Dzięki, brachu. Powiedz Berudaczowi o artefakcie, trzymaj się. I uciekł. Jak leci w ogóle. Jak oparzony, może go dogonię. Leci, leci, zapytam się na zewnątrz. Leci. Ale to ma na mnie koniec. Ej! Mi teraz muszę, jeżeli go zabiło, to bym chyba wyjąć niego ciała, nie poleciał. Jest zagrasta stąd, leci, leci. Leci. Leciał? Siedziła. Tak, tak. Tylko powiedz mi, jak ty bie zawód. Płotka. Idziesz? Idzie. Weź, jak się masz? O! O! On podniósł broń, którą ja tu zostawiłam. I słusznie. O! Zobacz, co znalazłem na starej wajpie. Może być? Ale to ja znalazłam.
No, to ci dopiero. W życiu jeszcze takiego nie widziałem. Masz, to dla ciebie. Dzięki, gdybyś miał więcej roboty, to wiesz, gdzie mnie szukać. Witamy na pokładzie naszego bagnołamacza. A, to ty. Widzisz, u mnie też krucho z kasą. Czy uważasz mnie za idiotę? Jesteś idiotą. Ale ty złamałeś zasady. Tak to bywa w zonie. Koniec gadania. Ta jasne. Pani, jak znajdziesz jakieś artefakty, to zobaczymy, co da się z nimi zrobić. Nie. Ja chciałam być dobrym człowiekiem. Ktoś przyniósł artefakt. Przykro mi, strata tata. O Jezu. Dupa. Na zewnątrz zony mamy ważnych klientów, którzy regularnie zamawiają kolejne artefakty, a te z kolei muszą być dostarczane w określonym czasie. Przynoś mi to, co proszę, ja będę ci za to dobrze płacił. Pamiętaj, że te zamówienia są dla mnie bardzo ważne i dlatego zlecam robotę kilku agentom naraz. Z opłaty zostanie tylko ten, kto przyniesie jako pierwszy. Jakich, co, czego potrzebujesz? Zdobędę grawi... No dobrze, czyli jednak mam robotę na zonie. Twoi konkurenci też go szukają. A jakieś szczegóły? Jak się żyje? Ej! Ciebie to nie lubię już. No dobra. Trudno się mówi.